Wiara natomiast, jednak ona wynika z tradycji właśnie, wiara natomiast, która budzi się w drugiej części filmu Przypadek, jest taką też specyficzną wiarą. Oto w ogóle rzeczywistość taka, powiedziałbym, metafizyczna, religijna Przypadku jest taka trochę jakby nie polska, jakby troszkę sztuczna. Oto widzimy właściwie przestrzeń świata, w którym mamy grądzi właśnie niewierzących i tylko jakaś tą garstkę tych oczywiście bardzo sympatycznych, miłych, dobrze widzianych i takich głębokich ludzi z drugiej części, którzy są tymi wierzącymi. Widzimy, że się, nie wiem, że Witek musi się ochrzcić, widzimy, że bierze ślub cywilny w trzeciej części, a zatem jest to takie troszkę jakby wyabstrahowane od zwyczaju, od tego, co rzeczywiście w Polsce lat 70. było. Ale to może dlatego ten film też jest mocno dobrze czytelny dla widza zachodniego, bo on troszkę odtwarza warunki zachodnie w większym stopniu niż jednak polskie, gdzie ten tradycyjny katolicyzm był jednak bardzo mocno ogarniający. Tu raczej ktoś, kto nie był ochrzczony, był fenomenem niż odwrotnie. Nawet można powiedzieć, że do dzisiaj troszkę tak jest. Oczywiście bardzo bogaty jest film Kieślowskiego w treści takie egzystencjalne. Śmierć przede wszystkim, przeogarniająca śmierć. Śmierć zatem towarzyszy Witkowi od właściwie urodzenia. On żyje trochę na kredyt, bo podczas porodu umarł jego brat bliźniak i jego matka. Śmierć jakby naznacza ten film również, nie będę Państwu zdradzał tutaj wszystkiego, gdzie treść, bo będzie wtedy trochę mniej przyjemnie. To może nie będzie przyjemne zakończenie Przypadku, ale w każdym razie niech zostanie tajemnicą. W każdym razie rzeczywiście ta pułapka i ta śmierć okazuje się taką rzeczywiście ważką pułapką metafizyczną. To znaczy nie kwestia polityczności, kapitalizmu, komunizmu, ale właśnie odniesienia się do śmierci, do możliwości wyboru, do możliwości buntu, do życia prywatnego, do trwałości relacji międzyludzkich. Te tematy są bardzo istotne w kinie Kieślowskiego. Już to widać w Przypadku właśnie.